Witamy serdecznie. Witamy serdecznie, witam was wszystkich. Zadowolony? Jest to, no tak, no jestem zadowolony. No przede wszystkim co, no fajne walki, tak mi się wydaje. Gdzieś obroniły się tymi efektownymi wygranymi, na przykład Brandysa z Mateuszem Ostrowskim, co mi nie jest akurat w deseń, no bo jednak Mateusz Ostrowski jest moim zawodnikiem. Świetna walka, uważam, że chyba najlepsza walka wieczoru to jest walka Filipa Stawowego z Marcinem Kalatą. Jeszcze takich grzmotów nie widziałem, wadze ciężkiej, żeby ktoś tyle zebrał, stał, odbudował się i wygrał. Nie? No to dawno takiego czegoś nie widziałem, no ale ja tak jak powiedziałem, to jest taki babyface polskiego MMA i uważam, że Filip Stawowy musi troszeczkę mniej zacząć zbierać, bo może się później to się odbić na długie lata, ale no to jest wielki prospekt tak samo wagi ciężkiej. Z tego jestem bardzo zadowolony. Co, no świetna walka i też świetne zwycięstwo Róży Gumiennej pokazała, że jednak parter jest odrobiona dobra lekcja, zaczyna być kompletną zawodniczką MMA, no i coraz większe wyzwania przed nią i z tego się bardzo cieszę. No i co, no i tak jak przed chwilą przedmówca mój, Daniel Rutkowski, taki był zamierzony plan, taki też coś tam wymyśliliśmy w głowie, żeby właśnie dać mu taką walkę, nie za ciężką, ale też nie za słabą, coś takiego, co spowoduje, że jego przygotowania i jego game plan na kolejną walkę będzie zdecydowanie podyktowany też walką sparingową, czy można powiedzieć, my to nazwaliśmy poligonem doświadczalnym, bo też chcieliśmy zobaczyć, w jakim stanie jest Daniel. Pokazał się z dobrej strony i z tego jestem bardzo zadowolony. Czyli wychodzisz naprzeciw zawodnikom, to jest tak, że rozmawiacie, prawda? Zawsze rozmawiam z zawodnikami, też się tak naprawdę pytam, jak to ma wyglądać, jeżeli mamy kluczowe gwiazdy, kluczowych zawodników Babilonu, takich jak Daniel Rutkowski, takich jak Daniel Skibiński, Łukasz Brzeski, Paweł Pawlak, Róża Gumienna, to trzeba rozmawiać z tymi zawodnikami, bo to są flagowe okręty, a też te flagowe okręty wiozą ten wózek i też chcemy, żeby zawodnicy młodzi, którzy tak jak się fajnie wybijają, jak na przykład Dawid Śmiałowski, jak Patryk Tytek, który wszedł teraz przebojem do tej federacji, jak kilku jeszcze innych fajnych zawodników. Mikrofon miał być, ale... Znowu kolejny pijany dziennikarz zaczepia mnie podczas wywiadu. Michale, przestań. Także nie wiem, bo wybił mnie z tropu, przepraszam was bardzo. Ciebie się nie da. No to się nie da. To flagowe, także dokładnie, także ci zawodnicy rozmawiają i to jest fajne. Wracam do Filipa Stawowego. Przeszedł, no on jasno powiedział, z kim chce walczyć. Ja wiem, że temat Kevina Szaftarskiego no już trochę cię na dzień dzisiejszy męczy, no ale chyba trzeba tego wilka z lasu wywołać po raz kolejny. Czy jest szansa, że to się faktycznie uda zrobić? Powiem tak, że Filip Stawowy, Kevin Szaftarski odpowiedział mi na walkę z Filipem Stawowym. Nawet nie on, tylko jego menadżer, że jest kontuzja. Nie wiem, jaka to kontuzja, bo był w ATT Zagrzeb, ale no wiesz, no mają jakiś plan na siebie, życzę im powodzenia. Ja, jeżeli będą chcieli walczyć, to Filip Stawowy jest otwarty i pewnie taką walkę zrobimy. Ta walka miała być teraz, do tej walki nie doszło. Z drugiej strony, no tak, to nie będzie tak, że jak sobie Kevin powie i dostanie walkę, bo tak tutaj na pewno nie będzie. Bardziej bym chciał, żeby po prostu sobie zapracował. A tak naprawdę wygrana z Damianem Olszewskim to na razie jeszcze nic nie znaczy w Babilonie. Jak widzicie, Filip Stawowy też się musi ciężko napracować. Łukasz Brzeski zoczył 4 pojedynki. Do tej pory jeszcze nie miał walki o pas. No to naprawdę jest tutaj tego. Jest kilku fajnych zawodników jeszcze. Michał Piwowarski, Marcin Karata się pokazał ze świetnej strony. Też mu można by było dać szansę. Tutaj dobija się też cały czas Mateusz Juskowiak, który jest trenerem Filipa Stawowego, też chce walczyć. Uważam, że jest jak najbardziej, żeby się pokazać. Także ta waga ciężka w Babilonie będzie bardzo mocno rozszerzona. Kevin bardzo ambitnie, bo trenuje teraz w grapplingu Kraków i zauważyłem, że po treningach nie idzie do domu, tylko robi cardio. On ma taki system, że nawet wie, że obija ten worek sobie wstabilizuje boczną czy dosiad. Mimo, że czy to znaczy, że jakaś walka jest na horyzoncie, czy po prostu on to robi tak, wiesz, poza przygotowaniem, poza... Jaki Kevin?
Jaki Kevin? Szafnarski. Kevin Szafnarski. Nie wiem, no wiesz co, nie mam pojęcia, nie śledzę ich tak naprawdę. Wiesz, ja wychodzę tak jak rozpowiedziałem wcześniej, wychodzę naprzeciw zawodnikom, ale też jak zawodnicy gdzieś tam robią jakieś takie, wiesz, odchyłki, które nie powinny być, no to też jakoś nie dążę do tego. Mam menadżera, menadżer się ze mną kontaktuje, jestem otwarty na wszystkie propozycje. Artur, podobno dostałeś propozycję bardzo znanego programu telewizji śniadaniowej, żeby zostać stylistą, ale podobno nie przyjąłeś tej oferty. Dlaczego? Dlatego, że ty mnie wygryzłeś z tej sytuacji. Ty mnie wygryzłeś i próbujesz cały czas się przebijać we wszystkich możliwych programach. No i niestety, no, zostaję na drugim miejscu jak Adaś Miałczyński. A w takim razie chciałem zapytać o różę gumienną. Czy już na tym etapie zaczyna się robić drobny problem z przeciwniczkami? Czy już masz w głowie listę? Zawsze z tą kategorią, która jest kategorią 61 kg, jest jedna zawodniczka, która bardzo się dobija do tej walki, to jest Magdalena Waliczegi i Marta, przepraszam bardzo, Marta Waliczegi. I wiesz, no zobaczymy, no będę szukał też, będę chciał spróbować kogoś znaleźć jeszcze za granicę też z dobrym rekordem i z jakimś nazwiskiem, które może dać Róży też, jakby to powiedzieć, dalszą sytuację. Wiesz, to jest MMA, się wszystko może wydarzyć. Ale myślę, na pewno będzie to ciężki orzech do zgryzienia, tak samo jak w przypadku znalezienia przeciwnika dla Daniela Skibińskiego, to jest też ciężkie. O Daniela chciałem spytać, ale spytam od razu Andrzeja Grzebyka, czy jeszcze w tym roku zobaczymy pojedynek z Roberto Seldiczem? To jest Babilon. Tak, i pytajcie mnie o Babilon. Nie, no wiadomo, że czy zobaczymy, no... Pomidor. Ale są już rozmowy. Rozmowy są już to długi czas. No, rozmowy były od samego początku, jak podpisywaliśmy kontrakt. No to od samego początku była rozmowa o Robercie Soldiczu. Ja wiesz co, różne są pomysły. No, wszystko też zależy, gdzie ta gala będzie. No, wiesz, fajne by było, jakby ta gala była w Chorwacji. Przy dużej publiczności, to też wiem. Znowu studio. Dużo z rzeczy jest takich, które naprawdę mogłyby inaczej się potoczyć, ale sami wiemy, mamy bardzo trudny okres, bardzo trudny czas i tak naprawdę co tydzień możemy się spotkać z sytuacją, która odwróci nasze całe plany, które mamy na następny czas. Ale na pewno musimy powiedzieć, bo tydzień temu rozmawiałem z Andrzejem i powiedział jedną podstawową rzecz. Nie zawalczy z Roberto Soldiczem, dopóki nie będzie miał jakby pełnego okresu przygotowania, czyli 3 miesięcy. To jest jedna podstawowa sprawa. No i ma rację. Dlaczego ma rację? Bo Roberto Soldicz teraz do walki o swój pas też chciał dłuższy czas, nie chciał wziąć walki wcześniej. Roberto nie walczył rok już. No dokładnie, no to długo się przygotowuje. No i fajnie, i też się cieszę. Nie no, wiesz, ja mając walkę dla Andrzeja, no to chciałbym, żeby do Roberta przyszedł z pełną okresem przygotowawczym, takim między 3-4 miesiące, tak jak było przynajmniej w tym okresie czasu, gdzie wiedzieliśmy, że będzie debiut w KSW i taki byłby okres przygotowawczy. Jeśli dostanę taki czas, no to na pewno z Andrzejem tą walkę od razu bierzemy. Ja bym chciał zapytać o Justynę Habę, no bo fakty są takie, że Karolina Owczarz ma wesele i nie może się z nią bić, no bo gala została przeniesiona, no więc no, to rozumiem powód przeniesienia gali oczywiście i ważne powody prywatne, zdaje się właśnie, tak, o których wspomniałem. Co z Justyną Habą? Czy zobaczymy ją w tym roku na gali KSW? To pytanie jest do... nie, to pytanie jest przede wszystkim do Wojosława Rysieckiego. I on na to pytanie odpowie. Co ja mogę powiedzieć? Na pewno chciałbym takiego debiutu w KSW i czekam na niego. Tomasz Babiloński przekazał nam hitowe informacje o zmianie przeciwnika Łukasza Brzeskiego na kolejnej gali Babilonu. Czemu? Czy było to dyktowane przez niezadowolenie kibiców? Pozdrawiam cię, szefie. Naprawdę cię pozdrawiam. No wiesz co, no tak, no, po części, nie wiem, wiesz, no zawsze będzie jakiś zawodnik nie pasował wszystkim, zawsze będą ludzie, którzy będą mówić, że coś jest złe, coś nie pasuje i tak dalej. Na tamtym etapie uważałem, że Tony Waltonem to było takie, i tutaj mogę powiedzieć, taka zapcha i dziura na pewną sytuację, no bo wiesz, no ja dążyłem do walki o pas, Łukasz miał obiecaną tą walkę o pas. Niestety były tam jakieś czynniki, które spowodowały, że tej walki o pas nie będzie, no to trzeba było znaleźć przeciwnika na takie 3 rundy. Padło gdzieś to nazwisko Tony Waltona, spróbowaliśmy tą sytuację. No niby Tomek idzie w tym kierunku, że jednak znajdzie się parę złotych i będzie ta walka o pas. No ja się bardzo cieszę. Mam przeciwnika już. Tak naprawdę już miałem cały czas tego przeciwnika, który podejmie to wyzwanie. Teraz... No to kto to jest?
Wiesz co, nawet sam nie wiem, ale gdzieś go mam w głowie. No jest to dobry zawodnik, ostatnio walczył, pokazał się z bardzo dobrej strony, wygrał. Wygrał z bardzo znanym zawodnikiem. Jest z Europy. Jest Europa, ale przede wszystkim jest jedna bardzo ważna rzecz. No też tak naprawdę Tomek się troszeczkę pospieszył, bo my teraz szyjemy tą sytuację, bo ja się dzisiaj dowiedziałem, że może być zmiana tego, może być walka o pas, tak, bo zmiana to jest okej. Okay. No i od razu jak dowiedziałem się tak naprawdę w trakcie gali, już dzwoniłem do tego zawodnika, czy weźmie tą walkę, którą miał obiecaną, bo miał obiecaną walkę pięciorundową, to jest walka jednak o pas. No to też są zmiany, musi przerozmawiać z trenerami, wstępnie jest na tak, jeżeli mi potwierdzi do poniedziałku, że bierze tą walkę, no to jesteśmy w domu i mamy walkę o pas. No tego, no wtedy trzeba będzie tam gdzieś zrekompensować temu Toniemu Waltonenowi tą sytuację. Z drugiej strony gdzieś są jakieś pogłosy, tak słyszałem, tak też mam informację od Tomka Babilińskiego, że Waltonen gdzieś jest skontuzjowany też jakoś tego i trochę zataja tą kontuzję. No wiesz, no Ruth teraz może wymyśli wszystko tak naprawdę i tego, no może tak. Oby była walka, która zadowoli was kibiców i was dziennikarzy i żaden pan na Twitterze nie będzie opowiadał, że znowu coś w dupie nie pasuje i tak dalej, no bo to będzie wtedy fajne, ale tak naprawdę, no wiesz, no ja bym chciał tej walki dla Łukasza Brzeskiego. Przede wszystkim, no słuchajcie, no on już zapracował po walce z Oliveirą, już miał obiecaną walkę o pas, potem przyszła ta cholerna pandemia, potem do fajne, troszeczkę słabszy pojedynek z Michałem Piwowarskim, no to Michał Piwowarski dał fajną walkę, no to co, no to wiesz, no jeżeli uda się, będę w niebo wzięty i 30 października na gali w Radomiu, na Babilonie, na kolejnym Babilonie będziecie mieli świetną walkę o pas. Znaczy nie było takiego pomysłu, żeby tych gal zrobić troszkę mniej, a troszkę więcej tych środków przeznaczyć na lepsze nazwiska? Wiesz co, to... No okej, ale weź też pod uwagę jedną rzecz, że myśmy tak naprawdę otwierali tą całą pandemię, uczyliśmy się pewnych rzeczy, było to studio, które nie generowało żadnych funduszy, teraz mamy troszeczkę te gale, gdzie troszeczkę przychodzi tych ludzi, jest jakieś pieniądz, zaczyna się pojawiać, zaczyna się to otwierać też, no ale myślę, że no, do tej pory te gale były fajne, poza może jednym wpadką z Carlo Praterem, który nam przed 2 dni, 3 dni przed galą doszło do tego, że jest chory na koronawirusa i nie może dolecieć i było szycie, ogromne szycie dla Jaski Miejskiego, to tak uważam, że na dzień dzisiejszy bronimy się tymi walkami. Czy robimy je często? Tak, robimy je często. Taki był zamiar, mamy licencję, chcemy wykorzystać ten czas i dawać fajne walki dla Polsatu i dla was publiczności. No mi się wydaje, że dzisiaj się też ta gala fajnie obroniła. W październiku mamy galę w Radomiu, będzie to też kilka fajnych pojedynków młodego pokolenia. Będziemy chcieli też promować tych młodych zawodników, a tak naprawdę no, w listopadzie szykuję fajerwerki. Będziecie bardzo zadowoleni, uważam, z tych walk. No i tym zakończymy rok spektakularnym sukcesem. To chyba będzie bardzo spektakularnie, bo ACA podobno szykuje bardzo grube nazwiska, a Fen robi pay-per-view, a wszyscy się zbiegliście w jeden termin, zdaje się. No jest tam jakieś problemy, ale mam nadzieję, że wszyscy, gala. Że wszyscy się dogadają, albo zrobimy 30 parę walk i będziemy sobie od rana siedzieć tutaj i tak dalej. I niektórzy, jak, już było tak. Jak nasz tutaj kolega, będzie mógł z nami posiedzieć bardzo długo, także nie, wiesz co, ja bym chciał, żeby oni się bardzo dogadali, żeby nie blokowali się, żebyśmy podzielili te dni, nawet czwartek ktoś zrobił, piątek, sobotę. Dla was wszystkich, dla fanów będzie to świetna uczta takiego, można powiedzieć, tygodnia z MMA, gdzie po którym później będziemy żygać wszyscy. A który gwóźdź otworzył się na Freak Fighterów, a czy otworzył się na zawodników, którzy się będą bili na gołe pięści? Tak. Czyli 24 października na pierwszej gali Genesis zobaczymy kogoś z Artnoxu. Proste, Artnox jest wszędzie. Nie, no będzie, tak. Jesteśmy. Dwie walki już mam dogadane, rozmawiam o trzeciej. Także mi się wydaje, że tutaj będziecie też jedną walką super zaskoczenie, jeśli chodzi o tego, bo uważam, że to będzie świetna walka, może z Crash Show nawet całego tego projektu, ale też ten projekt jest bardzo fajny i mam nadzieję, że też potwierdzą mi teraz jeszcze jednego zawodnika, na którego bardzo liczę, że zostanie potwierdzony, tylko nie się zgodzi jego przeciwnik, bo nie chce się na razie coś tam mieszać. To ja ostatnie pytanie, jak pozwolicie, wybiegając 17 godzin do przodu. Do najważniejszej walki w historii polskiego MMA, czyli Dominik Reyes Opas z Janem Błachowiczem. Powiedz, jak widzisz ten pojedynek, bo oczywiście, że sercem jesteś za Jankiem, jak my wszyscy, ale szczerze, jak ty to widzisz? Wiesz co,
No wiadomo, że sercem za Jankiem, no bardzo mu kibicuję, zresztą niedługo przyjdzie potomek i będą mieli z Dorotą fajnego dzidziusia, no to jest wielkie, by było świetne, no prezent ogromny, to jest, ja mam nadzieję, że Bóg mu to da i tego bym bardzo chciał, tak z czystego serca, bo go też bardzo lubię i Dorotę, a no będzie bardzo ciężka walka, nie? Oglądałem Reyesa, Reyes ma świetną pracę na nogach. Zmienia pozycję, naprawdę robi to z tego mańkuta w świetny sposób, do tego dokłada uderzenia z różnych płaszczyzn. Ciężka przeprawa, dobrze broni obaleń, no ale mam nadzieję, że gdzieś ten sierp, czy tam jakiś tam na odejściu, czy na czymś zostanie zrobiony. Z drugiej strony Janek też no, przygotowywał się do tej walki, gdzieś tam w głowie ma tego, to jest ogromna szansa. No i co, no... Wszyscy się będziemy trzymać kciuki, będziemy kibicować, to mam nadzieję, że nam się uda i będziemy mieli pierwszego mistrza tak naprawdę świata, bo to UFC to jest takie mistrzostwo świata, Polaka, który po Joasi będzie drugim, który będzie tego i może da nam w końcu furtkę i otworzy się troszeczkę na tych Polaków ten Łysielec, no bo tak jest. No Sean Shelby, jest jeszcze Mike Maynard, nie, który to też ustawia, także no co, no liczymy na to, że będzie to zwycięstwo. No będę jutro naprawdę też kibicował bardzo mocno. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.